No, niestety kolejna porażka, ale nie ukrywajmy, no, że mecz z rekordem, no to myślę, że nie tylko my, ale większość zespołów w tej lidze zakłada, że można przegrać. Tak? Dzisiaj myślę, że wstydu nie było. Wynik 6-3, dość wysoki. No, fajna gra do przerwy, tak naprawdę dość wyrównana pierwsza połowa. Stworzyliśmy sobie kilka sytuacji, rekord też oczywiście swoje miał. W końcówce wyrównujemy na 1-1. No i wychodzimy bardzo optymistycznie nastawieni na drugą połowę. Niestety pierwsze dwie minuty, szybkie dwie bramki i troszeczkę już powietrze z nas zeszło i już później było coraz ciężej. Co mecz się to niestety u nas powtarza, że jak tracimy dwie bramki z rzędu dość szybkie, to morale u nas idzie w dół i ciężko jest z tego się podnieść później. No, ale nie mamy nic do stracenia, mówię, no walczymy dalej, za tydzień idziemy do Chojnic po punkty, zobaczymy, no musimy walczyć, żeby się utrzymać, także taki jest plan i zobaczymy, co będzie. Tak, na pewno pierwsza połowa na plus. Dobrze graliśmy, skoncentrowani byliśmy, w obronie bardzo dobrze, trochę zabrakło czasami skuteczności, tutaj mogło być lepiej. No, w drugą połowę niestety weszliśmy gorzej, straciliśmy dwie bramki w minutę tak naprawdę. No tutaj właśnie zabrakło koncentracji, może też po pierwszej straconej też motywacji trochę zabrakło. Bo dzisiaj mecz generalnie mamy dwa fasa, no, pierwsza połowa i druga połowa. Moja perspektywa tylko ten zmiana był na druga połowa, że wyniki, no, mamy skuteczność. Pierwsza połowa, mamy kilka okazji, może być zaczynamy trochę nie bardzo dobra, no, gramy dużo czasu w Iwanek, no, i to nie może być, no. Ten sytuacja tak piękna z teraz w Iwanek musi być jak ekstra, ale nie pierwsza opcja, no, bo tutaj mamy najlepsza zawodni na Polskę, możemy grać inne sytuacje, no, ale generalnie bardzo dobra, bo gramy ten mecz jak serio, bardzo serio, no, serio jak nie robimy presję do Legia, robimy nasza praksa. Generalnie ogólnie był bardzo dobra, no, test, ten chłopaki rozumie ten taktyczny, oni byli razem, bardzo dobra energia był na dzisiaj na boisku, na ławka, łowa zawsze był. So, generalnie gratuluję, bardzo dobra. To są te mecze, jak mamy doświadczenia do ostatnia sezon, no, dlaczego nie wygramy ten hala. I generalnie, bo ambicji, kontynuujemy pierwsza połowa, pierwsza pozycja, se prasa i teraz będzie lubawa, no, teraz jest, kiedy musimy pokazać, jak to będzie dobra test, dowiemy i jesteśmy do góra, o musimy zmiana, o musimy reagować kilka sytuacji. Generalnie gratuluję moja drużyna i teraz fokus na sobotę. No, dzisiejszy mecz był, można powiedzieć, no trudny, no bo Legia postawiła bardzo wysokie warunki. W pierwszej połowie dość wyrównany mecz. Wiadomo, nasza drużyna prowadziła grę, ale Legia po dobrze wykonanym rzucie rożnym wyrównała mecz i w pierwszej połowie było bardzo ciężko. W drugiej połowie szybko strzelona bramka i takie jeszcze dwie kolejne gdzieś tam ustawiły ten mecz. Następnie Legia próbowała grać z lotnym bramkarzem i no i gdzieś tam udało mi się zdobyć bramkę, ale w końcowym rozrachunku wygraliśmy ten mecz.